Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. Dzisiaj spróbujemy nowej formuły. Formuła będzie się nazywała Odcinki bez spinki. Po drugiej stronie internetu jest ze mną Bart. Czołem. Czołem. Będziemy się starali dzielić z wami raz w tygodniu, w ten poniedziałkowy wieczór, newsami, które wyłowimy gdzieś z internetu albo z jakichś innych środków masowego przekazu. Zacznijmy od tego, że bez żadnej spinki przejdziemy płynnie do pierwszego tematu. Prosty, acz głośny temat, natomiast w kwestii zeszłotygodniowego ataku DDoS, czyli Distributed Denial of Service, wybaczcie mój angielski. Chodzi generalnie o atak, który został przypuszczony na serwery firmy DIN w Stanach Zjednoczonych. Jest to firma, która obsługuje rozwiązywanie nazw. Atak polegał na tym, że kilka milionów zapytań generowanych na sekundę z całego świata praktycznie zablokowało ruch na tych serwerach. A na tych serwerach były ustawione przekierowania domenowe dla wielu znanych i lubianych amerykańskich serwisów, na przykład dla Netflixa, GitHuba, Pornhuba, żeby było weselej, i mnóstwa innych rzeczy. Nie był to pierwszy tego typu atak, nie był to zapewne również ostatni taki atak, natomiast ten był o tyle charakterystyczny, że w sporej części został przeprowadzony, teraz uwaga, przez nie komputery, tylko tak zwane Internet of Things, czyli kamery internetowe, pralki, lodówki, tostery, wszystko to, co jest w tej chwili podłączone do internetu, a nie jest normalnym, pełnoprawnym komputerem. To był tak naprawdę pierwszy tego typu atak. Prawdopodobnie był związany z botnetem zwanym Mirai. I tak w sumie nie wiadomo, kto to robił, bo jedyna oficjalna grupa, która oficjalnie przyznająca się do tego grupa, to jest New World Hackers, ale ta informacja jest jeszcze niepotwierdzona. Natomiast do tego, co jest najbardziej ciekawe, głównym powodem, dlaczego to w ogóle było możliwe, było to, że większość ludzi, którzy kupuje jakieś właśnie kamerki internetowe czy podłącza lodówki do internetu, nie zmienia domyślnych haseł na konta administracyjne do tych urządzeń, co praktycznie ułatwiło hakerom wbicie się na te maszyny i przeprowadzenie takiego ataku. Kiedyś dawno, dawno temu w pierwszym roku Dekompresora, w którymś odcinku opowiadaliśmy o tym, że ktoś zrobił taką mapę internetu, gdzie zwizualizował wszystkie otwarte telnety. Telnet to jest taki protokół zdalnego dostępu, na pewno większość z was wie o tym, wie co to takiego. Jawnym tekstem po prostu łączymy się do konkretnego urządzenia, podajemy użytkownika hasło i możemy tam jakieś działania administracyjne przeprowadzać. I w ogromnej większości internetowego sprzętu, takiego właśnie jak routerki, takie małe domowe, czy jakieś inne tego typu urządzenia, ludzie po prostu zostawiali domyślnie, po pierwsze, otwartą tą usługę, mimo tego, że i tak z internetu niczego administracyjnego nigdy nie robili, a po drugie, co gorsze, zostawiali jeszcze domyślne hasło na administratora. I ten badacz, który wykonał tą mapę, po prostu przeskanował całą pulę adresów dostępnych w internecie, zajęło mu to dłuższy czas. I no to było troszeczkę nielegalne, bo musiał sobie do tego zbudować taki botnet właśnie, bo z jednego adresu IP pewnie by to zajęło grube miesiące, zanim by się wszędzie zdążył zalogować. Więc zbudował sobie taki botnet, który przeskanował praktycznie większość internetu i gdzieś ta mapa w internecie jeszcze jest. Jeżeli znajdę, to spróbuję wam ją pod odcinkiem dorzucić. Jeżeli nie, to spróbujcie wy poszukać i w komentarzach dorzućcie, bo to teraz przy tym dzisiejszym newsie pokazuje skalę zagrożenia, jak bardzo jeszcze jest, jak wtedy jeszcze to nie było jakby dużym problemem, a jak bardzo ten problem rośnie, jak teraz jeszcze dojdą Internet of Things, urządzenia, coraz więcej i więcej tego wszystkiego, co podłączamy do internetu, pojawi się w sieci i jak wszyscy będą się tak zachowywać, jak wtedy zachowywali się posiadacze właśnie choćby routerów takich domowych, no to będziemy mieli bardzo poważny problem. Ale żeby daleko nie szukać, ty mówisz o routerach czy tego typu urządzeniach, a całkiem podobne ćwiczenie do tego z Telnetem przeprowadziła chyba inna grupa, nie wiem, może ta sama.
każdym bądź razie jest dostępna w internecie cała mapa kamer internetowych z otwartym wejściem. Jest to tysiące kamer cały czas pracujących w sieci, można sobie na nie wejść, podejrzeć, co tam jest w środku. I póki to były kamery gdzieś tam na zapleczu sklepu czy na ulicy, to nie ma problemu, ale się okazało, że było tam kilka kamer z jakichś zamkniętych ośrodków wojskowych czy badawczych i to wszystko bezpośrednio wpięte w internet i dostępne praktycznie dla każdego. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego ataku, bo Internet of Things i problemy związane z bezpieczeństwem całego tego bałaganu cyfrowego, to jest jedna sprawa, a to, że mamy obraz świata jest tak z tym wszystkim, co nas dookoła otacza, zrośnięty, że nie wyobrażamy sobie życia już teraz na przykład bez GPS-ów, bez internetu. Coraz mniej jest rzeczy, które nie są związane z internetem w jakiś sposób. No generalnie ta cyfrowa technologia dookoła to zaczyna być coś tak zupełnie normalnego, jak jeszcze niedawno była trawa i powietrze dookoła. I jak bardzo niewiele trzeba, żeby nam ten świat wywrócić do góry nogami. Jak będzie bardzo trudno ogarnąć się w rzeczywistości, kiedy na przykład pojawią się jakieś poważniejsze zamieszania na świecie, a już od kilku lat się o jakiejś wojnie krzyczy, o tym podobnych rzeczach. Ja, jak pamiętam, jak przygotowywaliśmy kiedyś z Antkiem materiał o cyberwojnie i cyberterroryzmie, to wtedy bardzo tak w rejony science fiction jeszcze się zapuszczaliśmy, a minęło 2 lata i to już nie jest science fiction i to zaczyna być zupełnie normalność taka, która gdzieś tam za płotem na nas czyha. I jak porównamy to z tym, że na przykład grupa dosyć wykwalifikowanych, ale jednak ciągle niewielka grupa ludzi może wyłożyć do góry nogami pół internetu na planecie Ziemia, a innych internetów na razie nie mamy, no to robi się troszeczkę nieciekawie. Wiesz co, dwie sprawy. Po pierwsze, ja to jednak jestem optymistą i w żadne tego typu wojny, przynajmniej na razie, nie wierzę i tej wersji się będę trzymał. Natomiast jeśli chodzi o sam atak, to nie jest tak, że nagle zostało wyłączone połowę internetu. Internet sam w sobie, w swojej idei, zamyśle, miał być odporny na tego typu rzeczy i tak naprawdę jest. Problem niestety polegał znowu na pewnym niewłaściwym podejściu ludzi, którzy to robią, tak? Dam ci prosty przykład. Jeśli w czasie ataku na tego nieszczęsną firmę DIN okazało się, że część serwisów, na przykład Netflix, miało swoje adresy zapisane tylko i wyłącznie u nich i spora część ich usług po prostu padła, tak? A za to jedną z serwisów, który najlepiej sobie poradził, był właśnie Pornhub. A dlaczego? Bo Pornhub swoje adresy miał rozrzucone po kilku, jak nie kilkunastu miejscach i praktycznie bez stresu ten cały atak przeżył, tak? Więc no to prawda. No nadal jest... Ja to bardzo uprościłem pewnie. Tak, tak. Natomiast właśnie chodzi mi o to, że takie ataki dają nam również do zrozumienia, że to nie jest tak proste, jak się przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat wydawało, tak? Że jednak trzeba pomyśleć nad tym, co się robi i to nie może być tak, że kilku bez obrazy studenciaków tak naprawdę za miskę ryżu będzie opędzać duże serwisy po kosztach, tak? To jest coś, gdzie jednak musi być pewien projekt, muszą być specjaliści muszą być opłaceni i niestety, stety dla nas po części, jako ludzi pracujących w tym biznesie, mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie o tym myśleć po prostu. Zatrzymajmy się w tym miejscu, pogadamy sobie o tym dalej w dużym odcinku o bezpieczeństwie, niebezpieczeństwie i problemach związanych z otaczającą nas cyfrową rzeczywistością. A teraz skoczmy do następnego tematu, czyli do mikrokontrolera, który w Anglii został rozdany wszystkim dzieciakom w podstawowym szkolnictwie i który zrobił niesamowitą furorę. Przyznam się, że nie miałem czasu się jakoś bardzo w to zagłębiać, natomiast rzuciłem tylko okiem na linki podrzucone wcześniej przez Wojtka i byłem zachwycony. Wyobraźcie sobie mały komputerek, którym tak naprawdę nawet dziecko znające podstawy programowania albo nawet nie jest w stanie sobie zbudować własnego robota. Po prostu moje marzenie z dzieciństwa właśnie zostało spełnione. Szkoda, że 30 lat za późno. No to ja muszę troszkę rozwinąć, bo akurat zupełny przypadek sprawił, że byłem ostatnio na
konferencji PyCon.pl 2016 i tam przez też zupełny przypadek akurat twórca tego urządzenia miał swoje wystąpienie. Było to w piątek o 18:00, ja mówię o tym dlatego, że możecie sobie wejść za jakiś czas, pewnie trzeba będzie organizatorom dać jeszcze około miesiąca, bo materiału jest bardzo dużo i zanim go potną i zanim go wrzucą na YouTube'a, to troszkę zejdzie, ale będzie ten materiał na YouTubie dostępny i będzie można całe to wystąpienie sobie obejrzeć. Warto obejrzeć, bo niesamowicie otwiera oczy. Całe to wystąpienie otwiera oczy na to, że trzeba przede wszystkim myśleć o tym, żeby dzieciaki uczyć programowania i jak niezwykłym wydarzeniem w życiu każdego takiego, kto chociaż czegoś takiego na chwilkę spróbował, jest pierwszy udany uruchomiony program. To ja nie jestem w stanie wam teraz tego przedstawić w ten sposób, w jaki to było pokazane właśnie przez Nikolasa, ale poczekajcie cierpliwie albo poszukajcie na YouTubie, może gdzieś znajdzie się jakieś inne wystąpienie, bo on jeździ po całym świecie, opowiada o tym. A streszczając, o co generalnie chodzi. Cały ten mikrokontroler to jest taka mała płyteczka. Na tej płytce drukowane jest kilka elementów elektronicznych. Jest taka matryca diodowa, bo to nawet nie jest wyświetlacz, tylko tam jest tych diod chyba z 8x8, chyba 64 takie punkty świecące, albo 5x5. Jest głośniczek, który można dopiąć dodatkowo i jest zestaw takich złączy, które można potraktować jako wejścia albo wyjścia, czyli coś tam sobie podłączyć, na przykład jakiś przełącznik, czy cokolwiek wysterować z tych wejść, nie wiem, można żarówką sterować, malutką jakąś diutką, coś tam jeszcze zrobić. Głośniczek to już powiedziałem, że podłączyć też można. I co jest najfajniejsze, to się programuje w Pythonie. Kto nie próbował, to niech spróbuje. Python to jest całkiem fajny język programowania, bardzo popularny teraz i dający całkiem dobrze płatną pracę. Ale co jest najfajniejsze, niepotrzebny jest tam żaden system operacyjny, bo główną różnicą między tym malutkim kontrolerkiem, mikrokontrolerkiem, które dzieci dostały do ręki, a na przykład Raspberry Pi, jest to, że to jest, no, Raspberry Pi to jest urządzenie wielkie, bardzo rozbudowane, trzeba dużo wiedzy, żeby go uruchomić, trzeba zainstalować jakiś system, jest dużo, dużo bardziej skomplikowane, by wystartować, a tutaj dzieciaki dostały oprócz tego urządzenia kabel USB plus jakieś tam dodatkowe elementy typu właśnie głośniczek plus jakieś tam kilka drobiazgów, jakieś tam włączniczków, takich drobnych rzeczy i dostały taki bardzo prosty edytor do programu, do pisania tych programów i do wgrywania ich na urządzenie. I zaraz potem, jak się wgrało, no to już można było, on się automatycznie uruchamiał i nie trzeba było robić nic więcej, więc absolutna prostota i absolutna frajda. To co Nikolas pokazywał na tym wystąpieniu, to po prostu szczęka opada. Cała zabawa zaczyna się właśnie w wyobraźni i im jesteście w stanie więcej ciekawych rzeczy wymyśleć związanych z takim prostym sterowaniem, z tymi opcjami, które dostaliście, no to może naprawdę dzieci niesamowite rzeczy robiły. Po chwili, jak zorientowały się, że one są tutaj tym kimś, kto ma władzę nad tym urządzeniem, kto sprawia, że to urządzenie ożywa i zamienia się z takiego martwego obiektu w coś, co wykonuje polecenia, no to pokazywane były też na tym wystąpieniu zdjęcia z takich właśnie sesji programowania z dzieciakami. Oni to bardzo ciekawie zrobili, bo tam brali udział niezwykłych nauczycieli, też najzwyklejsi programiści, którzy chcieli się w to włączyć i razem z tymi dziećmi wymyślali coraz to nowe i nowe zastosowania dla tego urządzenia i do dzisiaj cała Anglia się tym bawi. Wszystkie dzieciaki w szkołach to mają. Sam bym się pobawił. Tylko to przeszczepić do Polski. Z tego, co czytałem dzisiaj do odcinka, mają być bardzo szybko wdrożenia jeszcze w Danii i chyba w Holandii. Stany Zjednoczone się też tym zainteresowały. No i szkoda by było, żeby Polacy zostali gdzieś tam daleko, daleko w tyle i nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. A kiedy to było? Kilka dni temu ogłoszono, że będzie można to normalnie sobie kupić, sprowadzić i
i pobawić się samodzielnie po prostu bez jakiegoś takiego wielkiego edukacyjnego, szkolnego programu. Zaraz sam zamówię kilka sztuk dla siebie i dla dzieci oczywiście. Natomiast powiem ci jeszcze, że kolejną zaletą tego rozwiązania jest to, że ja sam jestem programistą Pythona. Zajrzałem, jak to od środka wygląda i mają przezabawnie napisane proste biblioteki typu pokaż obrazek, narysuj buźkę, zapal światełko. I to naprawdę jest napisane na poziomie tak podstawowym, że to po prostu musi działać. No to jest właśnie cały myk, bo oni siedzieli większość czasu nad tym, żeby napisać to API, to się fachowo tak nazywa, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby to rozpisać na takie komendy, które każde dziecko będzie w stanie intuicyjnie przewidzieć. No bo nie sztuka jest posadzić 20 takich 7 czy 12 latków w sali, zapuścić im jakiś kompilator i kazać im pisać w C i no, okej, fajnie, tak? W assemblerze najlepiej. A tutaj jest zupełnie inaczej. Dzieciaki są w stanie przełożyć to, co chciałyby zrobić, na taki prawie że naturalny język i dzięki temu programują, łapiąc to wszystko w zasadzie w locie. Tak, i jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że oprócz Pythona tam są dostępne inne języki programowania. Nie jest tylko się tym bawić, nie jest tylko się angażować i dzieciaki angażować, bo świat się zmienia i bez umiejętności przekładania problemów na algorytmy, to niedaleko dojedziemy, niedaleko. Czy w ogóle powiedzieliśmy, jak to się nazywa? To jest, nazwa jest MicroBit. I to jest pomysł angielskiej, brytyjskiej telewizji publicznej, czyli BBC. Wiem, że w szkołach prywatnych jest od jakiegoś czasu już moda na to, żeby dzieci uczyć programowania albo jakiejś robotyki i że to jest na całkiem spoko poziomie, więc to nie jest tak, że w ogóle nasze dzieci są kompletnie gdzieś tam z daleka od cywilizacji, tak? No, tylko trzeba mieć trochę szczęścia, żeby do odpowiedniej szkoły trafić. Fajnie by było, gdyby tak jak w Anglii to był po prostu rządowy program, który dotrze wszędzie i na wsie i do małych miasteczek i do najbiedniejszych szkółek i wszyscy się tym będą bawili. Trzymam kciuki za to, bo sam dzieci chciałem zapisać na kursy Lego, programowania w Lego, natomiast niestety w tej chwili jest to po prostu cena zaporowa, gdyż kurs kosztuje niejednokrotnie więcej niż cały zestaw Lego Mindstorms, co jest kompletnie bez sensu. Jedźmy dalej, bo odcinki bez spinki nie powinny trwać jakoś szczególnie długo. Już kilka następnych newsów mam w zanadrzu, więc szybciutko przez nie przelecimy. Pierwszym taką ciekawostką, dosyć poważnie brzmiącą, to jest to, że LHC, system informatyczny, który wspiera zbieranie danych z wielkiego zderzacza hadronów, zaczyna kończyć mu się miejsce na dyskach. Cały projekt był przewidziany w taki sposób, że co jakiś czas miał być takie okno serwisowe. I w tym oknie serwisowym miały być te detektory w jakiś tam sposób serwisowane, cała gigantyczna, wielokilometrowa pętla, gdzie rozpędzane są te cząstki, miała być w jakiś sposób serwisowana i to miało pozwolić na takie momenty, kiedy te wszystkie dane będą jakoś agregowane, będą gdzieś tam przenoszone i to miejsce miało się nie kończyć, ale niestety LHC działa świetnie, nic się nie psuje, nie trzeba go serwisować i praktycznie chodzi non-stop i to spowodowało, że te wszystkie dane, które tam się zbierają, a zbierają się niewyobrażalne ilości danych i to tylko chyba 0,5% danych, które pojawiają się w detektorach, jest zbierane i zapisywane i to wystarcza, żeby zapychać to ogromne zaplecze do przechowywania danych, które tam zbudowali. No generalnie no tam jest jeszcze do tego wszystkiego podłączony ten grid obliczeniowy, który oplata cały świat, wszystkie większe instytuty badawcze, wszystkie chyba poważniejsze uczelnie wzięły w tym udział i te dane się jakoś tam do analizy rozpływają, bo to są jakieś niewyobrażalne ilości materiału do przepracowania. Na bieżąco tam się i chyba kilka tysięcy zdarzeń na sekundę się odbywa i one są analizowane i jak coś się tylko wydarzy takiego, co wykracza poza średnią, no to jest gdzieś odkładane na bok i potem to jest
analizowane statystycznie, bo teraz i to się wiąże z następnym newsem, który zaraz wrzucę, ale generalnie dzisiaj fizyka eksperymentalna, no to jest w większej ilości statystyka i bardzo zaawansowane badania i data mining. To już chyba nie przypomina takiego szkiełka i oka, gdzie się po prostu patrzy na wyniki i te wyniki widać gołym okiem. Bozon Higgsa odkryto po miesiącach wnikliwej analizy statystycznej danych z czujników i dopiero z tych detektorów i dopiero okazało się, że błędów nie ma, że te dane są zanalizowane poprawnie i że faktycznie statystycznie wygląda na to, że coś tam znaleźli. Już szybciutko i płynnie przechodząc do następnego, ale bardzo ciekawego newsa. CERN i generalnie fizycy dali światu bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, między innymi internet. Zupełnie przez przypadek i zupełnie na boku, tak jakby nie planując tego, że może on zrewolucjonizować świat. I teraz wydarzyło się coś jeszcze równie niespodziewanego. Otóż w CERN-ie nad analizą statystyczną danych, które były tam zbierane, jedną z fizyków, które pracowały nad analizą tych danych, była pani Elina Berglund. To jest fizyk teoretyczny o gigantycznej wiedzy z dziedziny statystyki, która doszła do wniosku, że można tą wiedzę wykorzystać troszeczkę inaczej niż na co dzień w pracy i stworzyła program na smartfony. On jest dostępny już teraz na wszystkie chyba platformy, łącznie z Windows Phone'em. Program nazywa się Natural Cycles i służy do zapisywania i analizy kalendarzyka cykli kobiecych. No i takich programów wydawałoby się, że było już bardzo dużo i że to nie jest nic nowego i nic odkrywczego, gdyby nie to, że ten program dzięki temu, że została zaprzęgnięta do pracy, że został zaprzęgnięty do pracy cały statystyczny aparat zdany ludzkości do dzisiaj praktycznie i to wszystko, co na co dzień służy do odkrywania tajemnic kosmosu, gdzieś po części pracuje też w tym oprogramowaniu, nagle okazało się, że ten program ma skuteczność porównywalną z tabletkami antykoncepcyjnymi, czyli 99,5% skuteczności. Ostatnie badania chyba na 5000 kobiet w wieku od chyba 18 do 35 lat. To będzie w artykule, więc zapraszam do zapoznania się, będzie link pod odcinkiem. Dowodzą, że ta skuteczność jest tak wysoka i pierwszy plus jest taki, że program nie szkodzi, no bo nie trzeba niczego łykać. Drugi jest taki, że mamy taką wysoką skuteczność i z tego, co było opisane, wynika, że już zaczynamy pomału myśleć o tym, albo może nawet już był gdzieś zgłaszany do tego, żeby jako jedna z metod antykoncepcyjnych został normalnie wpisany do katalogu. Ale co jest jeszcze najciekawsze, że działa w dwóch kierunkach. Z jednej strony, jeżeli ktoś chce kontrolować swoją płodność, to bardzo dużą szansę ma z tym programem na to, że mu się to uda. Trzeba być tylko w miarę regularnym, sumiennym, zapisywać te temperatury i po jakimś czasie program się nauczy naszego ciała i będzie w stanie nam pomóc w zasadzie tak samo dobrze jak pigułka. Nie mamy żadnych problemów związanych z przyjmowaniem jakichś hormonów z zewnątrz, ale jest jeszcze drugi plus. Średnio po 3 miesiącach stosowania tego programu kobiety, które miały problemy z zajściem w ciążę, zachodziły w ciążę. Chodziło o to, że nie ingerując w ciało, możemy jednocześnie przewidywać dni płodne i niepłodne. Więc jeżeli mamy, w planach poczęcie nowego życia, no to jest jedyny tak naprawdę dobry sposób. No tak, zakładając oczywiście, że mówimy tu o zdrowych organizmach, tak? Tutaj jeszcze szybko zerkam na ten wpis i 5000 szwedzkich kobiet średnio po trzech miesiącach udało się zajść w ciążę i to są kobiety, które miały z tym bardzo poważny problem przez dłuższy czas.
Więc z jednej strony możemy zapobiegać, z drugiej strony bardzo poprawiamy szanse tych, którzy muszą się w odpowiednim momencie wstrzelić. Następny news to jest coś, co jest związane z poprzednim tematem, czyli z programowaniem i z nauką programowania wśród najmłodszych. Otóż znowu Anglicy, ja nie wiem jak to jest, ale zdecydowali się na Brexit, a w międzyczasie robią takie fajne rzeczy. Bo tam miliony Polaków wyjechało, może dlatego. Chyba tak. Anglicy zrobili taki większy... Zastanowili się głębiej nad tym, czego powinni uczyć swoje własne dzieci i doszli do wniosku, że ich system szkolny wymaga przebudowania. Dlaczego? Dlatego, że nie przygotowuje w dzisiejszym ujęciu do rzeczywistości, którą dzieci teraz, które teraz mają po kilka czy po kilkanaście lat, zastaną, kiedy będą wkraczały na rynek pracy. No tutaj jest też taki mały kamyczek do ogródka naszych polskich. To poczekaj, jedną rzecz tylko powiem. A propos właśnie naszych rządzących, u nas wygląda to w ten sposób, że ktoś doszedł do wniosku, że informatyka w obecnym stanie w szkołach jest przestarzała i bez sensu, w związku z czym całkiem się ją likwiduje, przynajmniej na poziomie licealnym. No to brawo. Żeby nie powiedzieć brawo, Jasiu. Wracając do tego, co normalni, mądrzy ludzie są w stanie czasem wymyśleć. Anglicy doszli do wniosku, że stoimy u progu kolejnej rewolucji, równie dużej jak wynalezienie maszyny parowej i potem internetu. Teraz mamy rewolucję już za progiem związaną ze sztuczną inteligencją. No i chodzi o to, że zaraz bardzo dużo zawodów zniknie, a inne się pojawią, ale będą zupełnie na innych umiejętnościach oparte. I nie możemy uczyć przyszłych młodych ludzi tego, co niedługo będą, w czym niedługo zastąpią nas maszyny. Żeby to spiąć z resztą rzeczywistości, która nas otacza, to jeszcze tylko dwa szybkie przykłady. Pierwszy przykład z ostatnich dni. Mercedes, pojawiły się informacje o tym, że dział, który zajmuje się pisaniem oprogramowania do nowych systemów sterujących samochodami tej marki, dostał jasny przykaz od samej góry, że w przypadku, kiedy taki autonomiczny samochód Mercedesa będzie miał do wyboru oszczędzić przechodnia czy kogokolwiek na zewnątrz, albo oszczędzić ludzi, którzy są wewnątrz w tym samochodzie, zawsze ma wybierać pasażerów, własnych pasażerów. No to jest niestety, ale efekt chamskiego biznesu, tak? Bo to są ludzie, którzy nam zapłacili i tych ludzi chrońmy. Ale bardzo poważny dylemat moralny zamknęli w krótkim stwierdzeniu. Pasażer Mercedesa ma przeżyć, nieważne czy będzie zagrożone życie. No ja nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, za co ktoś będzie potem mnie wytykał palcami, tak? Ale jakiegoś starszego pana, którego życie już dobiega końca, równie mało będzie znaczyło takie życie, jak życie na przykład grupki pierwszoklasistów, którzy czekają na przystanku na autobus i akurat wjeżdża w nie, w taką grupkę wjeżdża właśnie Mercedes, który się rozpędził, miał jakiś problem czy no, jakieś zdarzenie losowe nastąpiło. Moim zdaniem Mercedes, jeśli to jest prawda oczywiście, a nie jakaś tylko plotka złośliwej konkurencji, takim podejściem niestety, ale sam sobie strzela w stopę, a sam temat myślę też nadaje się na duży odcinek, bo jest naprawdę dużo do pogadania na ten temat. Tak. No ale generalnie no, ktoś to musi wszystko programować, więc no, jakby nie patrzeć. Rozwija się nowa gałąź usług, nowa gałąź przemysłu i będzie potrzeba nowych specjalistów, którzy będą rozwiązywali choćby takie dylematy moralne i zapisywali je w jakiś sposób w kodzie, który potem będzie wykonywała bezduszna maszyna. Drugim takim przypadkiem z ostatnich czasów, który potwierdza to, że świat nam się zmienia i to zmienia nam się bardzo szybko i bardzo gwałtownie, jest doniesienie o tym, że
W sumie to o tym, o czym mówiliśmy w odcinku poświęconym, pamiętam, że odcinek nazywał się Mózg dla Terminatora, był w dekompresorze, i tam mówiliśmy o tym, że pojawiają się pierwsze systemy, które naśladują fizyczną budowę mózgu ludzkiego, że nie ma oddzielonych fragmentów odpowiedzialnych za przechowywanie danych, oddzielnie jakiejś tam jednostki obliczeniowej, tylko wszystko jest ze sobą wymieszane i tak naprawdę połączone są tylko neurony synapsami i to wszystko jakoś ze sobą działa. I właśnie powstał pierwszy prototyp czegoś, co nazwali memristor. Takiego tranzystora, który potrafi się uczyć i zapamiętywać. Chodzi o to, że poddany treningowi potrafi wzmacniać połączenia albo te połączenia wygaszać. I jeżeli zbudujemy z takich tranzystorów coś, co będzie przypominało strukturalnie ludzki mózg, no to jesteśmy coraz bliżej tego, żeby faktycznie taki mózg dla Terminatora zbudować. I no jak tak dalej pójdzie, no to niedługo będziemy my ludzie potrzebni do tego, żeby rozwiązywać problemy, które jeszcze mimo wszystko sztuczna inteligencja nie będzie w stanie na siebie przejąć, czyli jakąś twórczość, jakieś rozwiązywanie właśnie problemów, no ja już nie chcę powiedzieć, że po prostu takie zwykłe programowanie, tak? No ale kiedyś ludzie wykonywali cegły ręcznie, potem zostało to jakoś zautomatyzowane, ale ktoś tam do samego końca przy tym procesie jednak uczestniczy. No to i tutaj będziemy pewnie tak samo, na początku będziemy sami pisali kod, może ten kod potem będzie generowany automatami, ale ciągle ktoś nad tym wszystkim będzie musiał czuwać. I wracając do tego newsa o zmianach w szkolnictwie, o tym, żeby jakoś przyszłe 20 lat próbować sobie przynajmniej wyobrazić, no ciężko jest sobie nie przyznać racji, że faktycznie no, mamy takie przemiany gdzieś tam bardzo blisko, bardzo niedaleko w czasie i, no i nasze dzieci, które teraz mają po 6, po 8 czy po 12 lat, obudzą się w zupełnie innym już świecie i nie możemy im serwować wiedzy prehistorycznej już dla nich. Tak jak podobnym newsem jest to, że Finlandia przestała uczyć pisma odręcznego, bo uznali, że nie jest to niezbędna umiejętność. Tak samo myślę, całkiem niedługo ludzie przestaną się uczyć prowadzić pojazdy mechaniczne typu samochód. Choć nie wiem, czy to będzie samochód dokładnie w takim samym znaczeniu jak dla nas, ale autonomiczne pojazdy to tak naprawdę już nawet nie jest pieśń przeszłości. To już jest coś, co stuka do drzwi. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby za wiesz, to wszystko jeszcze jest związane gdzieś tam z ekonomią pod spodem i ekonomia jednak to wszystko spowolni, no bo technologicznie no właśnie, pewnie za 10 lat bylibyśmy gotowi do takiego skoku, ale nie, no to im społeczeństwo bardziej ubogie, tym będzie dłużej trwała wymiana choćby floty. No ale to, co już widać na pewno i to zaraz nastąpi, to jest automatyzacja transportu miejskiego, automatyzacja transportu generalnie, czyli niedługo tiry będą jeździły autonomiczne i to już jest bardzo, bardzo zaawansowane są prace. Potem transport miejski, z tego co pamiętam, to już w Japonii są testowane jakieś systemy autonomicznego transportu miejskiego. Dalej to będą taksówki. Uber już dawno planuje, dawno już z... No właśnie, i weź pod uwagę, że właśnie głównym motorem działania Uberu jest jednak ekonomia. Chodzi o to, że w tej chwili, zgodnie z ich obliczeniami, najdroższym elementem przejeździe taksówką jest kierowca. Więc cała ta automatyzacja sprowadza się do tego, żeby wyeliminować najdroższe, najbardziej kosztowne zawodne ogniwo, czyli człowieka. Tak, bo trzeba płacić kierowcy, bo tak czy inaczej trzeba mieć w miarę nowoczesną flotę i ktoś, kto jakiekolwiek usługi transportowe świadczy, to nie wyciągnie sobie jakiegoś starego 20-letniego rupiecia i będzie próbował sprzedawać usługi, tak? Więc zawsze gdzieś tam wchodzi w grę prawdopodobnie jakiś leasing albo jakaś inna forma, duża inwestycja rozłożona w czasie i tam dodatkowym kosztem jest faktycznie człowiek. Jeżeli można go usunąć, no to cała inwestycja się inaczej bilansuje, ale to w gospodarstwie domowym tak nie działa. Osoby, które wymieniają właśnie samochód, to jednak trzeba naprawdę bogatego państwa typu Niemcy czy Francja, by decydować się na zakup samochodu prosto z salonu. No i wtedy do wyboru... No widzisz, tu się z tobą nie zgodzę. Z bardzo prostej przyczyny. Teraz zróbmy takie założenie. Nie masz samochodu, tak?
i właśnie się zaczynasz zastanawiać nad jego kupnem. Czy jest w ogóle sens kupienia samochodu, powiedzmy w tej chwili, nie nowego, ale powiedzmy w dobrym stanie za, nie wiem, 30-50 tysięcy złotych, czy wydanie tych 50 tysięcy złotych na najbliższe 10 lat na podróżowanie autonomiczną taksówką? Wyjdzie ci ekonomia taka, że nie opłaci ci się kupić samochodu, który będzie i tak większość czasu stał, zgodnie zresztą z wyliczeniami Ubera, 6% czasu samochód pracuje na siebie, 94% czasu stoi i rdzewieje pod blokiem. Gdyby taki cud nastąpił, o czym mówił Elon Musk na przykład, że wszystkie Tesle niebawem... Znaczy tak, pierwsza sprawa. To nie wiem, czy nie z dzisiaj był news, albo z wczoraj, że wszystkie nowe Tesle będą miały już autopilota takiego totalnie autonomicznego. Ale druga ciekawostka, to o tym już rok temu mówił, że chcieliby, żeby Tesle nie stały. Żeby to było tak, że dojeżdżasz do pracy, zostawiasz samochód tam, gdzie wysiadłeś, samochód sobie jedzie sam, znajduje miejsce do do zaparkowania na chwilę, zaraz dostaje zgłoszenie od kogoś, kto gdzieś chce przejechać, podjeżdża po niego, odstawia go na miejsce i dopóki ty nie wyjdziesz z pracy, to on jest taką autonomiczną taksówką. I zamawiasz sobie swój własny samochód, by ci na przykład przed 18 podjechał pod biurowiec, wsiadasz, wracasz do domu. I wcale nie jest powiedziane, że on musi się wtedy, kurde, podłączyć już do ładowania, bo coraz bardziej rośnie pojemność baterii. Może być tak, że na przykład tylko raz na 3 dni będzie trzeba go ładować, a w ciągu tych innych 2 dni to on będzie praktycznie 24 na dobę w ruchu, bo i wieczorem są potrzebne kursy i w nocy ktoś będzie chciał dojechać i zaraz się okaże, i oni o tym mówią już od roku, że taka Tesla, która jest teraz dosyć drogim jednak zakupem, nawet w Stanach, będzie pracowała na siebie sama. Wiesz co, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że bardzo podobny, albo wręcz to był pomysł jednak Ubera, który zakładał, że jednak nie posiadasz w ogóle własnego samochodu, po prostu zgłaszasz zapotrzebowanie na usługę i to jest dokładnie na tej samej zasadzie, jak mówisz. Jedziesz do biura, wysiadasz pod biurem i tak naprawdę już w momencie, gdy ty jedziesz do biura, twój samochód przyjmuje, twój, ten, którym jedziesz, przyjmuje zlecenie od najbliższej osoby w okolicy docelowego punktu i przyjmuje następnego pasażera, po prostu. Praktycznie. No to ja tutaj mam prośbę teraz do naszych słuchaczy. Poszukajcie proszę aktualnych informacji, wrzućcie to w komentarzach do tego odcinka. W Warszawie od jakiegoś czasu jest projektowany taki system podobny do tych rowerów miejskich, tylko że z wykorzystaniem samochodów od chyba Mercedesa. I z tego co słyszałem, to jakoś na przyszły rok jest planowane jakieś pierwsze pilotażowe uruchomienie. Może się pomyliłem, więc mnie sprostujcie, ale Warszawa chyba i Poznań, na pewno Warszawa, miały ruszyć pierwsze takie samochody po prostu miejskie, które się będzie na godziny wynajmowało i tam chyba z 50 zł za dzień wychodziło, jakieś pierwsze szacunki. To właśnie główną wadą tego rozwiązania jest to, że w tej chwili jest to jakoś koszmarne pieniądze za użytkowanie. Nie dość, że płaci się za czas, za kilometry, to jeszcze tam jakieś dodatkowe opłaty wchodzą w grę. Wiem, że podobny system działa w tej chwili w Berlinie i bardzo niewielu ludzi z niego korzysta właśnie dlatego, że jest dużo, dużo droższy niż zwykła taksówka na przykład. No to smutne. Smutne, bo myślałem, że będzie to tanie, że to będą jakieś takie skorupki najprostsze, jakie tylko mogą być, tylko kawałek siodełka plus trochę bagażnika i 4 koła i... Znaczy w Berlinie widziałem, to były samochodziki, które przypominały trochę coś pomiędzy Fordem K a Smartem, tylko że jakieś tam własne logo, bardziej trochę po chińsku tandetnie to wyglądało. No zobaczymy. Macie coś, co warto by było pokazać, to dajcie znać w komentarzach, bo zbieramy też materiał na większe odcinki raz w miesiącu, tak jak powiedziałem, to już nie będą odcinki bez spinki, tylko takie konkretniejsze materiały. I to, co znajdziecie, też nam pomoże w tym wszystkim się ogarnąć. Dzisiaj chyba już będziemy kończyć, Bart, bo jest już czas, nie będziemy przedłużali pierwszego odcinka, żeby go nie rozciągnąć niepotrzebnie. I tak jak na razie chyba nieźle wyszło. Spotykamy się
planujemy spotykać się co poniedziałek. Spróbujcie nam pomóc w tym ciepłym słowem. Ciepłym komentarzem. Albo innym ciepłym komentarzem. Jeżeli się zagapimy, to w przyszły poniedziałek oczywiście odcinka nie będzie. Wiadomo, to jest czas przedświąteczny, okołoświąteczny. Rozjedziemy się pewnie po Polsce wszyscy. Ale wybraliśmy termin po prostu... No ale to akurat ten pierwszy odcinek, mam nadzieję, że rozejdzie się troszeczkę to, co dzisiaj nagrywamy, rozejdzie się troszeczkę po kościach, nie po kościach, po naszych słuchaczach, że będziecie mieli chwilę też w święta, żeby go spokojnie przesłuchać i żeby się odezwać do nas. No i my się już postaramy po świętach troszeczkę też wypocząć i zabrać się naprawdę raz w tygodniu za podsumowywanie zeszłego tygodnia, tak żebyśmy byli regularni przede wszystkim. No i żebyście mieli taką tygodniówkę we wtorek rano, jadąc do pracy, żeby można było posłuchać, co tam się działo ostatnio. Też czekamy na komentarze pod kątem formuły, co wam się podoba, co wam się nie podoba, czy krócej, czy dłużej. Ja mam wrażenie, że to jest wszystko do dopracowania. Jak dojdziemy do pewnej wprawy też technicznej, ja tutaj potrzebuję jeszcze jakiegoś lepszego łącza na przykład, to spróbujemy też was zaprosić na żywo. Może nawet uda nam się zorganizować w taki sposób, że będzie można się do nas dzwonić i pogadać z nami po prostu na tematy, które w tym konkretnym tygodniu wyszły i które są warte obgadania. Liczymy na to, bo ja od 3 lat marzę o tym, żeby kiedyś mieć żywego odbiorcę po drugiej stronie i żeby z wami po prostu się spotykać w ten sposób. Internet jest od spotkań, a nie od biernej konsumpcji, no i tego sobie życzę i mam nadzieję, że pod choinkę to dostanę. Czego i ja ci życzę. Dzisiaj skończymy. Dobrej nocy, śpijcie dobrze albo wypijcie poranną kawę i zostańcie z nami na dłużej. Spotykamy się za 2 tygodnie, a potem już co tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.